my ponownie mamy możliwość zanurzyć się w gęstym niczym radioaktywna galereta klimacie czarnobylskiej zony. Ukraińskie studio GSC Game World nie próżnowało, pracując nad kolejną częścią Stalkera, tym razem opatrzoną pod tytułem Czyste Niebo. Co najciekawsze, nowa gra jest prequelem, gdyż przenosi nas do zony na rok przed wydarzeniami znanymi z Cienia Czarnobyla. Warstwa fabularna obu gier jest ze sobą ściśle powiązana, tym bardziej, że w obydwu opowieściach przewijają się te same postaci. Choć znajomość fabuły pierwszej gry pomaga lepiej zrozumieć sytuację, nie jest ona na szczęście niezbędna do ukończenia rozgrywki i dobrej zabawy. Co więcej, oba wątki są tak skonstruowane, że osoba mająca po raz pierwszy kontakt z zoną w czystym niebie może potem sięgnąć po Cień Czarnobyla, traktując go jako naturalną kontynuację. Główny wątek fabularny jest tak jak poprzednio przez znakomitą większość czasu liniowy. Wykonujemy zadanie w określonym scenariuszem porządku, przy okazji poznając kolejne lokacje. Na szczęście nic nie stoi na przeszkodzie swobodnej eksploracji terenów gry, choć dostęp do niektórych z nich otrzymamy dopiero po wykonaniu odpowiednich zadań scenariuszowych. Zadania poboczne podzielić możemy na dwie grupy – znajdź i przynieść oraz pomóż w walce. Wszystko zostało tym razem podporządkowane wojną frakcji. Zniknęły zadania nakazujące dostarczenie materiałów do badań, teraz dowódcy oddziałów, bo to oni je zlecają, każą sobie przynieść amunicję, rzadko skafandry. Drugi typ zadań jest już silniej powiązany z wojną między frakcjami. Są to dość dramatyczne wezwania o pomoc w obronie posterunku lub placówki, tudzież prośby o oczyszczenie terenu czy zajęcie ważnego dla frakcji punktów lokacji. Jeśli przyłączymy się do którejś z organizacji, dostępne są praktycznie wszystkie poza wojskiem i monolitem, zazwyczaj od razu pojawia nam się w PDA nowe okno określające aktualnego przeciwnika, stosunek sił i główne cele strategiczne. Od tego momentu przeciwna frakcja staje się naszym wrogiem, nawet jeśli wcześniej pozostawała neutralna. Wojna toczyć będzie się i bez naszego udziału, jednak szybkie zwycięstwo i kontrolę nad spornym terenem zapewnić może w zasadzie tylko nasza wydatna pomoc. Oczywiście, oprócz fabuły, Stalker to przede wszystkim eksploracja i walka. Nowych lokacji nie doświadczymy zbyt wielu, a również i zmiany w znanych z Cienia Czarnobyla są raczej kosmetyczne. Jednak miejsca takie jak Bagna czy Limańsk to naprawdę duże, klimatyczne i świetnie zaprojektowane lokacje. Warto tu dodać, że wzrosła liczba przejść między niektórymi z terenów, a na mapach pojawili się przewodnicy. Forma szybkiego transportu ograniczona jednak do miejsc uznanych za bezpieczne. Zazwyczaj jednak dość cwono każą sobie płacić, szczególnie za nieco dalsze wycieczki. Ma to o tyle duże znaczenie, że w czystym niebie wreszcie mamy co robić z zarobionymi pieniędzmi. Poza standardowymi zakupami doszły nam bowiem upgrade'y broni i skafandrów oraz możliwość ich naprawy. Pozwala to nawet łatwego do zdobycia na początku zabawy kałasza zmienić w precyzyjną, śmiercionośną maszynę. Dzięki temu zyskała również na realizmie walka, dużo celniejsza broń pozwala na skuteczny ostrzał z większej odległości, znika więc znany z Cienia Czarnobyla syndrom zabawy w ASG. Wracając do wspomnianych usprawnień, warto wspomnieć o kilku, często wykluczających się alternatywach dotyczących tego samego elementu broni czy skafandra. Przydaje to grze dodatkowego smaczku, zmuszając do wcześniejszego planowania dość kompleksowych przeróbek. Tym, co potrafi wyjątkowo boleśnie, lecz pozytywnie zaskoczyć, jest zachowanie botów sterowanych przez sztuczną inteligencję. Chociaż wciąż popełniają oni błędy i czasem zachowują się irracjonalnie, to jednak w znakomitej większości przypadków przeciwnicy stanowią duże wyzwanie. Zaatakowani wciąż pozostają w ruchu, chowają się za przeszkodami, potrafią zajść nas niespodziewanie z boku. Jednak ich najstraszliwszą bronią są granaty, których teraz używają nadrechętnie i często. Mamy co prawda system ostrzegania przed nadlatującą bum z niespodzianką, jednak zazwyczaj mamy czas tylko na to, by nieznacznie zneutralizować efekty eksplozji. Sprawia to, że szczególnie w pierwszych godzinach gry samodzielny atak na kilku przeciwników oznacza bardzo częste naciskanie klawisza F9, odpowiedzialnego za szybkie załadowanie gry. Wielu pozytywnych zmian doczekał się także system wyszukiwania i zbierania artefaktów. Są teraz dość rzadkie, a przez to bardziej cenne. Najważniejsze jednak, iż w tej odsłonie cyklu stały się niewidzialne. Do ich wykrywania i lokalizacji służą specjalne detektory o różnym stopniu zaawansowania. Te najdoskonalsze potrafią nawet wskazać dokładną pozycję skarbu. Po ustaleniu miejsca lub trasy poruszania się artefaktu musimy się do niego zbliżyć, bowiem tylko wtedy stanie się on dla nas widoczny. Jako że pojawiają się one wyłącznie w pobliżu anomalii, polowanie na nie stało się teraz wyjątkowo niebezpieczną zabawą. Większość wymienionych powyżej cech gry to w zasadzie jej zalety, może poza wojnami frakcji, które mimo wszystko troszkę rozczarowują. O ile bowiem na poziomie taktycznym sztuczna inteligencja potrafi bardzo pozytywnie zaskoczyć, o tyle na strategicznym bywa wręcz beznadziejnie głupia. Oczywiście wciąż największym atutem gry pozostaje nieporównywalny z niczym innym klimat. Jest on nadal bardzo sugestywny, tym razem dodatkowo okraszony został rewelacyjnymi teksturami i nowymi szczegółowymi modelami postaci.
W grze zaimplementowano kilka nowych efektów, z których największe wrażenie robi zaawansowane oświetlenie z takimi bajerami jak słynne God Rays. To głównie one przyczyniają się do chwilami drastycznego spadku framerate'u, który daje się zaobserwować w godzinach porannych. Klimat klimatem, ale trudno nazwać nowego Stalkera grą dopracowaną. Liczba błędów jest wciąż pokaźna i są to niestety bugi dość poważne i uciążliwe. Gra potrafi wysypać się w najmniej spodziewanym momencie do pulpitu. Zdarzało się też, że całkowicie zawieszała peceta. Osobną kwestią są problemy z bohaterami niezależnymi, którzy w dwóch przypadkach odmówili nam współpracy i nie chcieli w ogóle podjąć rozmowy. Problem w tym, że obydwie konwersacje były kluczowe z punktu widzenia głównej osi fabularnej. W dziwny sposób zniknął też po odegraniu stanu gry jeden z kluczowych upgrade'ów pancerza. Na opisie wciąż widniało wzmocnienie go płytami kewlarowymi, jednak statystyki kombinezonu wróciły do wyjściowej dwukrotnie niższej wartości. Warto wspomnieć na koniec o polskiej wersji, w której tak jak poprzednio udziela się powszechnie znany lektor Mirosław Utta. Witaj w naszym skromnym laboratorium. Znów mamy do czynienia z tą oryginalną formą lokalizacji, choć w tym przypadku kwestie czytane przez lektora brzmią nieco monotonnie. Miłośnicy języka angielskiego dostali natomiast możliwość zainstalowania wersji z angielskim dubbingiem i polskimi napisami. Dodatkowo pewnym pocieszeniem może być fakt, iż już w dniu premiery ukazał się pierwszy patch poprawiający kilka podstawowych błędów i zwiększający wydajność. Mimo to wciąż jest to gra warta polecenia każdemu miłośnikowi ambitnych FPS-ów z intrygującą fabułą i rozbudowanym systemem rozgrywki. Natomiast miłośnicy klimatów postapokaliptycznych powinni traktować czyste niebo jako pozycję niemalże obowiązkową.